To jest pani Basia. Powie nam o swoim mężu. Zdradzał panią, tak? Mhm. Bo miał delegację. Tak. No i zaraz, miała pani dwóch mężów. Jeden umarł i drugi umarł, i tak? Tak samo, taki sam powód. Co jeden i drugi zupełnie w innej instytucji, ale co parę, ponieważ był na stanowisku, jeden i drugi, mimo że w innej zupełnie dziedzinie pracował, to jeździł co parę tygodni na delegację, gdzie przebywał ładnych kilka dni. I ponieważ jeździł w to samo miejsce, jeden jeździł na wschód, drugi na zachód, ten drugi mąż, to tam mieli na stałe kochankę drugą. Jak przyjeżdżał na tą delegację tygodniową co parę tygodni, to miał tam babę. Jak wracał do domu, to miał mnie. Jak się zorientowałam, to na mordę przepędziłam. Płakał jak cholera, łzy tak płynęło. Ja powiedziałam, takiego gnidy, takiego szuja, bo rozumiem co innego, jak jakiś taki, no nie wiem, odruch jakiegoś tego, ale takie wyrachowanie. Jak on tam jedzie, to musi mieć babę, a jak wraca, to jest żoną. Dokładnie. A jak jedzie tam, co miesiąc, na kilka dni, to ma na stałe. A jak pani powiedziała, że miała pani dwóch i obydwaj umarli, tak? Robili to samo, tak. Tylko jeden zupełnie w innym kierunku jeździł, ale tak samo. A drugi w innym. Jeden był na bardzo wysokim stanowisku, drugi na jeszcze wyższym. I kończymy. Wniosek jest taki. Nigdy nie wolno zdradzać pani Basi. Pani Basia ma 90 lat i jest przepiękną, ukochaną kobietą. I to tyle. I zaraz nie za długo, jak się rozstałam z tym drugim, to oczywiście zainteresował się mną następny mężczyzna. A to zaraz dokończyło następny mężczyźnie. Tak, tak. Że ja już mam dosyć dwóch takich facetów, w którym się bardzo angażowałam i już nie chcę trzeciego absolutnie. Poznałam go w Saskim Ogrodzie, więc on polował, sprawdzał, bo wiedział, że ja tam często przychodzę i się spotykał ze mną, co sobie pogadałam i on tam już tam namawiał, pójdziemy na kolację, a to tam, ja mówię, nie, tu akurat w Saskim Ogrodzie to paręnaście metrów był przystanek i do domu jechałam, no. Więc po prostu mówię, niestety, ja już nie. Inni, dwoje mnie oszukało i ja już na poważnie żadnym z trzecim się nie wiążę. To on mnie tylko odprowadzał do tramwaju, wsiadałam i tak dalej. Bo po prostu miałam tak dosyć i taki wstręt takich wyrachowanych mężów. Ja rozumiem, że przypadkowo zakocha się strasznie, nie wytrzyma. No jakoś tam raz, drugi z tą osobą się prześpi, no nie może. No. Ale takie wyrachowanie, dlatego że co parę tygodni jechał na delegację i tam był bity tydzień, nawet 10 dni. Dyrektor to znaczy. Tam miał jedną, drugą, a w domu miał żonę. A potem drugi, w innym kierunku Polski, robił dokładnie to samo. Mówię też pani, jechał w delegację. Dyrektorze sprzedaży to jest tak. najgorszy rodzaj mędy na świecie. Ten wstyd drugi to był w zakładach Nowotki, był szefem produkcji. Był szefem, a szef produkcji. Produkcji? O, kochana pani, szef produkcji to jest w ogóle najgorsza menda. No. To nawet dyrektor... I on tam miał, ale tak samo miał jak ten pierwszy, mimo że ten miał studia, tamten miał tylko maturę. Ale dokładnie tam samo. Ja domyślam się, ponieważ oni oboje mnie bardzo kochali, ale szczególnie ten drugi, bo to już były drugie następne lata, tak po 40, miałam 39, jak tego drugiego poznałam. Że on rzeczywiście na poważnie był ze mną zaangażowany. I domyślam się, że najprawdopodobniej to ta baba go omotała. Przyjeżdżał systematycznie, to już tak mu się wciskała. To nie on inicjował, tylko ona inicjowała, ale się złamał i nie wytrzymał. Pani Basiu, i korzystał. Pani Basiu, to zawsze baby nas omotają. No tak, to jest tak. Tak, no ja was, wiem, zło. Ja jestem mądra i wiem. Omotała, tylko że on tego nie umie przewalczyć. A potem przyjechał i jak ja już mu to wszystko powiedziałam, że nareszcie się domyśliłam, co się dzieje, ten drugi właśnie, myślał, że ja nie wiem, że to tak się dzieje już wiele tego. A on mówi do mnie tak, bo ja znam jego kolegów, bo ten drugi to na Okęciu na lotnisku pracował, tam szefem. Okej, okej. I on mówi do mnie tak, a kto ci powiedział? A ja mówię, a ty mi w tej chwili powiedziałeś, bo ja się tylko domyślałam. Pani Basiu, pozdrawiamy wszystkich. I okazało się, że się robił to samo, życia. Co tamten, dokładnie. Na delegacji miał babo. Na delegacji, tak. A tutaj właśnie na tej ławeczce siedzimy. A ponieważ on miał systematycznie, prawda? Co a jakbym pani nigdy nie zdradził, to by pani mnie zostawiła? Tam.
I potem właśnie ten drugi szczególnie no to płakał, autentycznie łzy mu się lały, wybacz, wybacz, to jest jak cię kocham. Ja mówię, wiesz, że mnie kochasz, ale ja się po prostu ciebie brzydzę, nie ma w ogóle mowy. Dobrze. Ja się zbyt zaangażowałam, żebym taką bo co innego, jak ty byś wpadł i tak, no zawróciło się w głowie, no nawet często mężczyzna dużo wypije i tak dalej, baba się kręci koło niego, no i tam zdradził, no nawet 2-3 razy na jednym wyjeździe. Ale miałeś przez kilka lat babę, jedną na delegacji, drugą w domu. I tego ci niestety, bo to już jest wyrachowana męda. Ale pani pięknie to podsumowała. Miałam jednego męża, są pani słowa, jednego męża, drugiego męża i obaj umarli. No, tak. No i... A wie pan, co się temu drugiemu przytrafiło? Że jak ja się z nim rozstałam, to raptem przypadkowo się zaplątała koło niego jakaś przyjazna Niemka. I cała ta teściowa bolała nad tym i tak dalej ciągle, że przeze mnie i ta Niemka go opętała i tak dalej. Jak ta Niemka się dowiedziała, że on jest ciężko chory i umrze, to natychmiast do Niemiec wyjechała. Ona jeszcze opowiadała, bo taką moją kuzynkę znała, ponieważ bardzo blisko mieszkały i się spotykały na ulicy. I tak jej opowiadała. Jakby był z Basią, to by na pewno nie umarł. Ona by był czuła, wcześniej by go leczyła. A ta małpa i tak dalej. I ciągle bolała. A ten jeszcze wpadał do mnie przed i płakał, zalewał się łzami na prawdziwym. Ja nie jestem w stanie, tak jak ci powiedziałam, żeby to był przypadek, owszem. Ale tak systematycznie, że tu masz jedną na wyjeździe, na stałe w domu drugą, to jest takie obrzydliwe, to jest obleśne, to jest wstrętne, ja się tego obrzydliwe, obleśne, ja też się tego brzydzę, a pani jest kochana. I wie pani co? Siedzę z panią na tej ławce, na której ktoś kiedyś zrobił zdjęcie starszej pary, takiej staruszków, którzy siedzieli sobie i patrzyli sobie na to jezioro, na które my teraz patrzymy. Wie pani co? Jestem szczęśliwy, że pani istnieje na tym świecie. Dziękuję. I to wszystko. A teraz patrzymy dalej. Buźki. Ale...